Otrzyjcie już łzy płaczący, żalem serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi alleluja. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi alleluja. Kochani, tą pieśnią, pieśnią wielkanocną, pieśnią, jak powiedziałem temu tydzień, pełno zwycięstwa, pełno radości, pełno optymizmu. Witam bardzo serdecznie i bardzo serdecznie pozdrawiam, oczywiście pozdrawiam i witam świątecznie, bo kochani, dzisiaj kończymy oktawę świąteczną, więc dzisiejsza niedziela, druga niedziela po Wielkanocy, pierwsza niedziela po Wielkanocy, druga niedziela wielkanocna jest właśnie niedzielą uroczystością, uroczystością dlatego, że kończy uroczysty obchód świąt wielkanocnych, ale jest też niedzielą, która wprowadza nas w tak zwany okres wielkanocny. Ta oktawa świąteczna, więc od ubiegłej niedzieli do dzisiaj włącznie, to był czas taki bezpośrednio świąteczny, a to, co rozpoczynamy dzisiaj, to właśnie ten okres wielkanocny, który będzie trwał aż do niedzieli zesłania Ducha Świętego. Jest to też czas spowiedzi wielkanocnej, jest to taki czas, kiedy śpiewamy pieśni wielkanocnej, kiedy cieszymy się z Chrystusa Zmartwychwstałego i kiedy też razem z Nim się cieszymy, z Chrystusem Zmartwychwstałym. Mam nadzieję, że tę oktawę przeżyliśmy w atmosferze świątecznej. Mam nadzieję, że przeżyliśmy ten czas też i bezpiecznie, i zdrowo, i pożytecznie. I też oczywiście, że zachowywaliśmy wszelkie przepisy, jakie nas obowiązywały w tym czasie świątecznym. Oczywiście bolejemy z tego powodu, że nie mogliśmy być w kościele w takich ilościach, jak to bywało drzewie, jak to bywało normalnie. No ale cóż, ważne jest nasze zdrowie, ważne jest nasze życie i ważne jest piąte przykazanie Boże, nie zabijaj. Jeżeli my nie przestrzegamy tych przepisów, jeżeli narażamy swoje zdrowie czy swoje życie, czy zdrowie, czy życie naszych bliźnich, oczywiście popełniamy grzech. Tak, proszę Państwa, popełniamy grzech, czyli łamiemy piąte przykazanie Boże, czyli sprzeniewierzamy się tej treści, która brzmi nie zabijaj. To jest ta dzisiejsza niedziela, a Państwo na pewno patrzą na obraz, który jest w tle, jest to obraz Jezusa Miłosiernego. Dlaczego On tutaj dzisiaj się znajduje? Po prostu dlatego, że kochani, dzisiejsza niedziela jest niedzielą Miłosierdzia Bożego. Tak, właśnie dzisiejsza niedziela jest uroczystością. Nie tylko taką niedzielą, która kończy oktawę świąteczną, ale jest uroczystością. To dzisiaj modlimy się do Jezusa Miłosiernego. To dzisiaj wołamy: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. To dzisiaj prosimy Jezusa Miłosiernego o to, żeby On przebaczył nasze grzechy, grzechy całego świata. Dzisiaj do Niego modlimy się. Dzisiaj modlimy się do świętej siostry Faustyny. Dzisiaj modlimy się do świętego Jana Pawła II, dzisiaj modlimy się do błogosławionego księdza Sopoczki. To są właśnie wszyscy patronowie Miłosierdzia Bożego. Święta siostra Faustyna. Warto, proszę Państwa, wziąć do ręki dzienniczek, poszukać, a może w internecie coś tam popatrzeć, żeby te właśnie jej słowa, które przekazał Zbawiciel, żeby troszeczkę tak przybliżyć sobie, żeby przybliżyć treść tych słów, bo one odnoszą się do nas, bo one są skierowane do nas przez Jezusa Chrystusa za pośrednictwem siostry, za pośrednictwem siostry Faustyny. Poza tym, jak wiemy, święty Jan Paweł II, proszę Państwa, wiemy, że on był wielkim piewcą Miłosierdzia Bożego. Wiemy o tym, że on siostrę Faustynę wyniósł na ołtarze, że podniósł ją do godności świętej. Dlatego też warto dzisiaj podziękować świętemu Janowi Pawłowi II za to święto miłosierdzia, podziękować świętemu Janowi Pawłowi II za te treści, które w tym święcie mają miejsce.
Poza tym, drodzy Państwo, zachęcam, byśmy dzisiaj odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ta wspaniała modlitwa, ona może troszeczkę jest taka niewygodna, prawda? Bo w ogóle dla nas modlitwa nie zawsze jest takim czymś, co nam sprawia radość. No, są tacy, którzy modlą się z wielką wiarą, z wielką taką miłością i z wielkim oddaniem, ale są tacy, którzy traktują modlitwę w sposób taki, że ja muszę pomodlić się, że muszę odmówić pacierz rano czy wieczorem, że muszę pójść na mszę świętą, że muszę coś tam jeszcze robić. Nie, proszę Państwa, nie muszę. Muszę to tylko umrzeć i wszystko, co muszę. Ja chcę. I w tym wypadku chcę, ponieważ kocham, chcę, ponieważ wierzę. Dlatego koronka do Miłosierdzia Bożego. Weźmy różaniec do ręki właśnie na tych paciorkach. Zechciejmy modlić się. Modlić się do Jezusa Miłosiernego i patrzeć właśnie na ten obraz i na ten napis, który tutaj Państwo, nie wiem, czy widzą. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zechciejmy, proszę Państwa, ten dzisiejszy dzień i to dzisiejsze święto przeżyć w atmosferze Miłosierdzia Bożego. Poza tym też dzisiaj, proszę Państwa, rozpoczynamy 77. tydzień Miłosierdzia, czyli otwieramy się na Miłosierdzie Boże, ale otwieramy się na to Miłosierdzie wydanie też tym poziomem, a zatem to Miłosierdzie, którego my oczekujemy od naszych bliźnich i to Miłosierdzie, którego oczekują od nas nasi bliźni. Oni od nas też czekają, żebyśmy uśmiechnęli się do nich, żebyśmy powiedzieli do nich jakieś jedno dobre słowo, żebyśmy byli ludźmi, którzy te dobre uczynki wykonują nie tylko dlatego, że ktoś tam potrzebuje, ale także dlatego, że właśnie On, Jezus Chrystus, od nas tego się domaga. Kochani, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z zabawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazałem ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Kochani, właśnie to pozdrowienie Chrystusa, pokój wam. Ten pokój, który daje nam Jezus Chrystus, ten pokój, którego nam tak bardzo potrzeba w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszej kochanej ojczyźnie, w naszym współczesnym świecie. Ten Chrystus właśnie, ten Jezus Chrystus, któremu ufamy, On ten pokój nam przekazuje. Otwórzmy nasze serca na ten pokój, otwórzmy nasze serca i przyjmijmy ten pokój, ponieważ On jest, jak powiedziałem, bardzo potrzebny, daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale daje nam to poczucie też normalnego życia, także w tej atmosferze pandemicznej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego. Pokój niech będzie z wami. Alleluja, Jezus żyje. Zostańcie z Bogiem.